drink a beer, get ready to scream. Let's go, Chesky. Beer and soccer go hand in hand. Joswiak? Huh? You're out here to see Joswiak? Yeah. He's really good. Yeah, he's great. This place is awesome. There's people here like all match day. Game day all around the city, and it's amazing. Swiderski's like our second best player. I say second because we have multiple Polish players. We like to drink vodka because it gets us a little more rowdied up for the game. You just yell? I think Joswiak is super creative. I think he's going to do a lot of good opportunities on the field. Swiderski, great finisher. I hope you guys have a good game. Cheers. Siema. Cześć. Kuba. Cześć, Kamil. Siema, Adam. Cześć. Hej. Dotarliście bez problemu? No, dotarliśmy. Kuba. Cześć, Adam. Co, na której stadionie jedziemy? No, nie tam zrobię. Stąd od razu jedziecie na stadion, tak? Tak, tak, tak. Dobra. To byśmy się jak łapali w takim razie? Wiecie co, tam jest na parking byście musieli wjechać, no. Powiedzcie, że do nas, no. I my po prostu po was przyjdziemy na ten parking. Dobra. Tak by było najlepiej. Od razu po treningu coś się? No, jak dla was jest okej, to... Na Formułę 1. Chcieliśmy jechać. Wczoraj garnęli się, że w ogóle jest od tor, nie? Można jechać, ale puchar nam burzyli na tym tygodniu. No. Normalnie mieliśmy mieć dwa dni wolnego, to byśmy pojechali. Pani Formuły 1. Okay. To jak... Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby to wytrzymać, nie usnąć. Nie, Mikiel! Pomóż! Na treningu Charlotte rzucają nam się w oczy zwłaszcza dwie rzeczy. Już na pierwszy rzut oka widać, że nasi reprezentanci są tutaj mega ważnymi postaciami w klubie, bo na treningu co chwilę jest Karol, Kamil. Trenerzy bardzo zwracają na nich uwagę. W sumie jest to taki na wpół amerykański klub, zwłaszcza gdy spojrzymy na kadrę, gdzie jest bardzo dużo latynoskich piłkarzy i to z każdej części Ameryki Południowej. Trenerem jest Hiszpan, więc na treningu może nie dominuje język hiszpański, ale jest go równie dużo co angielskiego. Urugwajczyk, Kostarykanin, Austriak, Gańczyk, Wenezuelczyk. Ludzie tutaj chcą budować słońce, a nie to co w Warszawie, kolejne bloki, deweloperka i tak dalej. Tutaj ludzie budują słońce i to jest piękne. My jesteśmy oczarowani, że jest ciepło i ogólnie jest fajnie, a oni tutaj chodzą i chcą jeszcze więcej słońca. Nie no, oczywiście żartuję, to jest ekologia i tak dalej, ważne tematy, ale no jest słonecznie, a powitała nas kampania prosłoneczna. I'm not happy, I want more solar, not less. W ogóle nasz hotel nazywa się Green Golden, czyli jakby zielone złoto. I widać, że tutaj dbają bardzo o taką ekologię. A samo miasto jest bardzo europejskie, więc być może to stąd. I takie europejskie, takie czyste, jest tutaj dużo korporacji, dużo osób w białych koszulach i tak dalej, więc może to stąd takie nastawienie właśnie na środowisko naturalne. Jak będzie wyglądał Karol Świdelski po roku treningów w Charlotte? To jest skandal. Polski klub, trzech Polaków tutaj gra. Zamykają przed nami bramy. To jest też stadion tego NFL, więc tu jakby oni mają swoje szatnie i mamy swoje szatnie. I baza treningowa jakby to jest nowy klub, więc baza treningowa jest budowana. A budują tutaj obok? Wiesz co, tu niedaleko, gdzieś no. 10 minut stąd. A, 10 i tam jakby będziemy mieli wszystko wybudowane od początku, nie? Jakby tam będziemy pewnie się spotykać na treningach, a nie tutaj. Ale tu też jest fajna strefa, no jakby teraz są jeszcze chłopaki w szatni, bo ja też ogólnie mam zaraz jakieś zdjęcia, ale to możemy iść na obiad, zjemy, ja pójdę na te zdjęcia, wtedy Świder skończy masaż i was przejmie i wam dobra, pokażę. Spoko, mamy więcej. Czas. A jakby, no my też jakby dzisiaj, ja mam luz, poza tym, że muszę meble skręcać, bo dopiero się wprowadziłem do nowej chaty, ale tak to mam czas, tak jest spoko. A wy jesteście z NFL w jakiś sposób w ogóle powiązani? Czy wy też jesteście na przykład Panterami, tak jak oni? Nie, no my jesteśmy jakby Charlotte FC, oni są Panthers, nie? Ale stadion jest, tak widzicie, no masz tu Charlotte FC teraz, no bo będziemy grali, ale... Tu masz też, Panthersów, tak, nie? No.
No, ale stadion nie robi wrażenie, to fajne. Pierwszy mecz, jeszcze jest, nie grałem. A, no tak, dobrze. Tak, okay. Ja byłem tylko na pucharze, zagrałem tam. Potem byłem chory, jak mieliśmy jechać do tego. Jakaś gorączka mi zapalała, nie COVID na szczęście. No i ostatnio grałem 20 minut po tej chorobie, no i teraz już prawdopodobnie będę grał, nie? U siebie gramy teraz z tym Interem Miami. Ale słabe, powiem wam, słabe, że byliśmy, oglądaliście ich grać? Ale oni trzy mecze z rzędu wygrali ostatnio. Ale wiesz co, wyglądali jakby w ogóle nie biegali, nie? Dobra, no, tutaj troszkę to tak jest, że jakby w porównaniu do Championship, tak jak była tam taka, jakby tu też jest duża intensywność przez to, że jest dużo tych faz przejściowych, ale jakby tu jest tak gorzej to zorganizowane, nie? Tak wiesz, taktycznie jest to tak poukładane, tak mi się wydaje, takie moje pierwsze wrażenie. Tu masz właśnie tak jakby naszą część. Jakbyś tu szedł dalej korytarzem, to masz część tych Panthersów, nie? Guys, they are from Poland. Polish media. How do you say welcome to America and Poland? In Polish, like... Witamy w Ameryce. Witamy w Ameryce. Yeah, does that work? Maybe just siema. Sorry? Siema. Siema? I just showed them the stadium and... Yeah. I will take them on the lunch, yeah? No, ten gość w porządku, on tam za media tutaj odpowiada. Oni tutaj nieźle potrafią w te social media. Tu jest jakby trochę inny klimat, nie? No jakby tutaj idziesz czasami i to ludzie cię... W Anglii jakbyś poszedł, to każdy cię zna, no bo tam żyje się bardziej tą piłką, nie? Tutaj jest tak, że oni bardziej skupiają się na tym, wiadomo, NFL, NBA, znają soccer, ale wiesz jak to jest, to nie jest jakby to samo, nie? O, tutaj legend, Fuchs, Christian. Ale on coś tam gada, bo on tam coś ma jakieś biznesy. Guys from Poland? You know some words in Polish, you can say what you know. Spierdalek, kurwa, smacznego. Odnajdzie się. Jak przyjedzie do Polski, to się oddajdzie. Znaczy, to nie, ja jeszcze za krótko go znam, żeby go tego nauczyć, ale no był tam z Wasylem, z Kapim. Racja. W Leicester, w Austrii miał tam, mówił, Polaków kilku. No. Więc no znają. Jak się znał z Wasylem, to... Zna nasz język. Ale bardzo w porządku, gość. Jedliście coś, nie jedliście, nie? To nie. Czyli ten minus, że musimy dojeżdżać na tydzień i no bo to jest jeszcze trochę męczące, ale poza tym siłownia i jakby wszystkie nam jakieś tam suplementacja i wiesz, dwóch dietetyków i takie wszystkie rzeczy, to tu jest na super okay. Poziomie. A jak wygląda taki wasz dzień treningowy generalnie? 8:30, 9:00 zbiórka, no my przeważnie 8:30 przechodzimy. Tu na stadionie? Tak, zaczynamy śniadaniem. No. Potem mamy takie testy, zawsze nam robią jakieś tam, nie wiem, na 2 dni w tygodniu albo 3 dni w tygodniu. To czegoś takiego jeszcze nie spotkałem, że jakieś tam, wiesz, sprawdzają ci dwójki, czwórki, codziennie są te testy. Okay. Potem jakiś tam masz czas, to jest jak idziemy na siłownię, robimy to. Potem jakiś tam czas z fizjo, kto chce, tam jakiś tam czas dla siebie, no to zależy. I 10:00 mamy wyjazd na te boiska, nie? No i 2 razy w tygodniu potem, jakby po tym powrocie z boiska, mamy też obowiązkową siłownię, ale każdego dnia jakby masz... tutaj idziemy. Każdego dnia masz jakby opcję, że możesz sobie iść na siłownię. Mamy aplikację, na każdy dzień masz jakby trening, masz jakby obowiązkowy albo nieobowiązkowy. Możesz zrobić. To rozpisuje, tak? Tak. Okay. Dużo jest tutaj takich fajnych jakby rzeczy, że nawet dzisiaj byłem u analityka i on mi tam jakąś aplikację tam Bipro i na przykład wiesz, jakby taki trochę Y-Scout, nie? Ale ich robiony i naprawdę tak profesjonalnie to wygląda. To jest jakaś nowa aplikacja, coś tam. Sztosik. Takie jakby rzeczy, których jakby no jeszcze są w Europie, ale trochę w innej jakby odmianie, nie? Hi guys, you good? Hello. Nice. Guys from Poland, from Polish media. Hello. Good, nice. Yeah, so can they eat with me? Yes, for sure. Yeah. How are you? Sure. Thanks, man. To możecie sobie panowie tam nakładać, co tam chcecie. Dobra. Ja sobie tylko shake'a wezmę i ten. I czujcie się jak u siebie. Spoko. Shake with strawberry, spinach. U nas jakby starają się, czasami nawet coś polskiego zrobią, nie, że raz nam pierogi zrobili czy coś. Jakby starają się, żeby każdy coś tam miał ze swojej kultury tam raz w tygodniu, nie? Czy coś. Więc... Coś tu trzeba się... No i posiłki jakby też to nie jest wszędzie, ale, tak, ale tu mamy na przykład obowiązkowe, nie? Że musisz być na posiłkach... jakby na śniadanie, na obiedzie, możesz sobie tam zabrać kolację. Zawsze coś takiego jest. Szok trochę, bo masz klub, który jest de facto nowy w MLS. Tak. I na pierwszym meczu bije rekord frekwencji, co... Oni to już mieli tak ustalone, już jak ja rozmawiałem z nimi wcześniej, to że tak chcą zrobić, już zaczęli te bilety wyprzedawać i tak dalej. I strasznie zrobili napinkę na to, żeby ten rekord pobić, nie? Tak, stadion cały naprawdę bije, że...
ostatnio, naprawdę. Jak to wyglądało? No szczerze, no nie byłem nigdy na finale Ligi Mistrzów, ale tak bym sobie chyba wyobrażał finał Ligi Mistrzów w Europie, nie? Że tu jakieś właśnie występy przed meczem, wiecie, takie show, nie? Że mecz się zaczął w ogóle 15 minut później i że to tutaj jest normalne, takie tak, coś. Tak. To zrobiło wrażenie. Wiadomo, teraz już na każdym meczu tyle osób nie będzie, ale tak jak mówiliśmy, te 30 tutaj celują, żeby było na każdym meczu, czyli cały dół jakby tutaj, żeby był zajęty i tyle w sumie było na tych pierwszych meczach, nie? Co tutaj grali. Dobra, to ja, to się widzimy. Spoko, dobra. Ale niedobre. Co? Niedobre to emocje. Polskie lepsze, wiadomo. Ale słuchaj, pochodziliśmy sobie, ile byliśmy na mieście? Godzinę tak. Jakąś? Widzieliśmy twoją twarz na tym mieście 8 razy. Moją? No, tak? No. Jesteś na banerach, no. Jak są te takie lampy? Nie widziałem jeszcze ani razu. To zaraz ci pokażę, mam zdjęcie gdzieś. Kogoś muszą pokazywać, nie? No są, no. Także już, zapraszasz na mecz. No, ale ładny stadion jest, nie? Jest taki mało piłkarski. Czemu mało piłkarski? No ta sztuczna trawa, wiesz. A, no sztuczna, no. Wiesz, na pierwszy mecz przyszedł komplet. No, a teraz przychodzi tak po 33, bo nie otwierają góry, nie? Góry nie otwierają na mecze, bo chcą, żeby kupowali bilety wcześniej, nie? Żeby nie było tak, że tam 2 godziny przed meczem, powiedzmy, i oni jeszcze tam będą wolne i wolą mieć już tam jakąś całą pulę, żeby było ciężko dostać ten bilet, nie? Z jednej strony dobrze, bo zawsze jest to 30 ileś. I wiesz, jak ktoś chce iść na mecz, a już nie ma biletów, no to wiesz, to lepiej tam, pewnie na niektóre będą otwierać górę. Czy... Ze skrajności w skrajność, bo w Salonikach miałeś takich kibiców totalnie fanatycznych, nie? A tutaj masz kibiców takich bardziej piknikowych, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy też jest tutaj taka atmosfera jak na innych klubach MLS. No inaczej, nie? No inna atmosfera jest. Wiadomo, że no tu czy wygrasz, czy przegrasz, to jest święto, wiesz. To tutaj na trybunach, wiesz, zabawa, show takie robią, nie? A jednak no w Grecji jak przegrałeś, to bywało różnie, nie? Do domu ciężko wrócić. Nie, no do domu tak, no... Czasami ze stadionu ciężko było wyjechać, ale już później wiesz, jak już jesteś gdzieś tam z rodziną na mieście czy coś, to nikt nie podejdzie, nikt nie powie, że coś tam źle czy coś, tylko każdy przychodzi tam gdzieś zdjęcie jakieś zrobić, pogadać trochę i... No ale na stadionie tak, no było gorąco, były takie akcje, że... do bitki prawie dochodziło, wiesz. No, ale do piłkarzy? Piłkarze z kibicami, no. Słuchaj, jesteś naszym reporterem, złapnij ja? Zapraszam wszystkich serdecznie do kanału sportowego na przepyszne szejki tutaj w Charlotte. Tutaj mamy taki bar, gdzie tutaj panie nam robią jakieś dowolne szejki, czy z jakieś z białkiem, z owocami i tak dalej, jak zresztą jak tu widać. Czasami tutaj jemy właśnie tak jak widzicie na czwartym piętrze tutaj z widokiem na cały stadion, a czasami gdzieś tam na dole też nam robią, więc nie, myślę, że organizacyjnie pod tym względem, jeśli chodzi o jedzenie, czy właśnie o takie szejki top, to jest wszystko na najwyższym poziomie. No jedynie czego brakuje, to tego ośrodka treningowego, które niby będą budować. Mówili, że już w przyszłym sezonie powinno być, więc zobaczymy. No. Ale oni mają dobrze, myślę, ten futbol amerykański tutaj, wiesz. Te siłownie, sauny, oni tam mają jakieś, oni tam wszystko mają, nie? Nam to tak... Wszystko robili jeszcze, wiesz, na szybko, na biegu. Tutaj wam nic nie opowiem, niestety nic nie wiem, co tu się dzieje. Głowa najważniejsza, głowa, nie? Testy na głowę jakieś tam, zapamiętywanie i tak dalej. No dają ci najpierw 10 słów, musisz je, wiesz, tam powtórzyć, ile razy dasz, 3 szanse masz, nie? No. I ile razy powtórzysz. Później robisz tam, nie wiem, jakieś, wiesz, zamknięte oczy, idziesz, wiesz, jakieś przeróżne, jakieś ten... I po 15 minutach mija, wiesz, on się pyta o te 10 słów znowu, wiesz, i okay. Musisz powtarzać. Ooh, I like it. You like it? Yeah, dude. Spencer. Girl, how are you? I'm good, and you? Hi. Tu mamy dwóch gości, zobacz. Hey, girl. Hi. Nie robią nic, zobacz. Carol. Udają, że pracują. What do you have fun here? Come on in. No. Tu mamy takie pomieszczenie, zobacz. My new job. Kanał sportowy. You want coach? To say no, something? You're good. Sure? Special Polish TV. Yeah. Yeah? YouTube. Yeah. Tu mamy jakieś, wiesz, takie pomieszczenie, gdzie sobie możemy posiedzieć przed tym treningiem, jak już tam zjesz śniadanko, jakieś testy. Pady są. Dobra, kto z waszej trójki jest najlepszy kiper? To jest bardzo ważne pytanie. Jeśli nie będziesz
pytał pozostałej dwójki, no to odpowiem, że ja. Nie, Kamil chyba, Kamil najlepszy. Janek tak. Chociaż ze mną wygrywa czasami, ale ja nie mam czasu, ja nie gram w ogóle w to. Tu mamy jakieś napoje, lodóweczki, wszystko, jakieś batoniki tam w tych szafkach, wszystko jest pochowane. Tu jest szata, nie ma chyba nikogo, mi się wydaje, więc możemy wbić. Szatnia jest nawet taka niezła, nie? Tylko nie wiem, po co tutaj tych telewizorów tutaj, no. Jakbyście chcieli telewizor do domu, top. 2, 4, 6, 7 masz tutaj. 8, jeszcze ten duży. Nie wiem po co. No okej, czasem jak przychodzisz wcześniej, bo jak gramy u ciebie, to nie mamy zgrupowań. Jak sobie przyjdziesz wcześniej, to jakieś tam, jak ktoś gra wcześniej, to możesz sobie obejrzeć, nie? Zobaczmy, co Janek ma w szafce. Tutaj pewnie nic nie ma. Sprzęcik już na jutro już uszykowany, jednak coś robią czasami, wiesz. Tu jest porządeczek. Nie wiem, czy możemy wejść do fizjo, czy tam ktoś jest. Wydaje mi się, że nie, bo oni nic nie robią. Możemy zobaczyć. Tutaj jak ktoś ten masaż, to dwa pokoje mają też do masażu. Z biuro naszego szefa od fizjoterapii, ale ten to jest nierób dopiero. I tu mamy ciepłą, zimną. Jak chcecie nagrać, nie wiem, gdzieś tu było światło. Regeneracja, no nie za bogato. Ale najważniejsze, czyli woda jest. Woda jest, woda jest. O, oh, this is the best coach. Nice to meet you. This coach was in Manchester City, eh? 5 years, 6? 5 years. 5 years. Gabriel Jesus, Sergio Aguero, or Kamil Świderski? Karol Świderski. My Karol! Tevez, Dzeko, Mario Balotelli, but I love this game. Love this game. Przed meczem, jak jedziemy na wyjazd, to ostatnio siedzieliśmy sobie chyba z półtorej godziny, opowiadał mi trener o pressingu, o Liverpoolu, o Manchester City właśnie. No, on był właśnie w Manchester City wtedy, jak tutaj też mamy posiłki, jak zdobywali mistrzostwo. Tutaj, jak mamy mecz, wiesz, to jak stąd wychodzisz, no to tutaj kibice, nie? Tutaj sobie siedzą, tutaj są kibice, więc tu idziesz tunelem na stadion, wiesz, tutaj wszędzie stoją kibice. Więc jest takie trochę... Co to jest? My tu posiłki jemy, My tu posiłki jemy, ale to jest przygotowane już na mecz, nie? Za 2 dni jest mecz, więc... Lodówki są pełne, zobacz, jakbyście chcieli jakieś piwko, to można tutaj. Nie przynoszą nam po meczu, bo trener nie lubi, ale raz tam się zdarzyło, raz wygraliśmy tutaj i dostaliśmy po piwku po meczu raz. Nieźle. Nie ma tak jak w Polsce wesołe autobusy. Czasem coś tam się, ktoś tam przemyci coś, ale ciężko. Jak ktoś zobaczy, to tutaj właśnie mamy posiłki, ale jak już teraz szykują na mecz wszystko, więc cały tydzień teraz jemy na górze. A muzyczka już, atmosferka będzie. My mieszkamy, kurczę. Widać stąd? Nie widać, bo to jest chyba z tej strony, tutaj za tą trybuną. Od razu ja widzę na przykład... cały ten ekran, nie? Z mieszkania, ale trybun nie widzę. Janek chyba widzi trochę trybun, bo on ma z tej strony okna. To. Ty chyba mówiłeś, że lubisz się spóźniać w Grecji. No w sumie to jest taki grecki zwyczaj, ale bo gadaliśmy, wiesz, że gadaliśmy, jak czekaliśmy na was, gadaliśmy o tym, że Adam mieszkał blisko szkoły i zawsze ten, kto mieszkał blisko szkoły, się spóźniał. No tak samo masz tutaj teraz ze stadionem? Nie, no tutaj... Zaraz w tej drużyny, to usiądź. Zaraz usiądę. Jutro, nie jutro, w sobotę usiądę, w sobotę po meczu usiądę. Jak strzelisz, no to usiądziesz. A siedziałeś już na tronie? Siedziałeś, nie? No właśnie nie poszedłem wtedy, nie wiem czemu. Ale koronę dostałeś. Koronę mam, no. Tam za najlepszego zawodnika dostaje się koronę, także Karol zgadza. Raz go oszukali, strzelił 2 i nie dostał. No. Ale za chwilę. To prawda. Co teraz jest? Co robicie? Czekam za tobą. A, no to co, ja idę się przeprowadzić, co? Idzie. Czekaj, powiedz nam jeszcze, gdzie byłeś. Na zdjęciach, jako, no bo wszyscy mieli, a jako, że jestem nowy, no to musiałem ich zrobić. Śpiewał ostatnio, o Jezu, mam filmik. Oj,
Nie. Nie, ogólnie była taka sytuacja, że nie, na banie będziesz śpiewał, nikt nie śpiewał. I przy pierwszy wyjazdowy mecz, a tak się zawsze praktykuje, że wtedy nowi śpiewają. No i oczywiście nasz kapitan, ksywa operacyjna, jaka jest? Policjant, tak, nasz policjant. Christian Fuss zarzucił, że nie, nowy musi śpiewać, no i musiałem na przykład coś ogarnąć. No i Karol miał tańczyć do tego, żeby mnie zaśpiewał, ale no nie. Podpuściłem go. Zaśpiewałem. A co śpiewałeś? Oj, proszę, nie. Nie, no powiedz, nie będziemy, wiesz, nie będziemy już drążyć, tylko powiedz. Karol, co podsunąłeś? Ty na mnie próbujesz rozgonić. Dobra, panowie, ja idę. Karol, czemu tu nie siedziałeś po meczu, a miałeś siedzieć? No nie wiedziałem, też gdzieś delikatnie kontuzja, więc szybko poszedłem wtedy do szatni, ale miejsce fajne, myślę, że fajnie jest. Fajna taka nagroda gdzieś tam po dobrym meczu dla kogoś, kto gdzieś tam pomógł zespołowi w tym zwycięstwie, więc każdy, kto zostanie zawodnikiem meczu wybranym, może tutaj przyjść po meczu, od razu usiąść z kibicami i zrobić sobie fajne zdjęcie, fajna pamiątka na pewno. Nie wiem, ile za ten filmik z Kamilem, który śpiewa. $100 mamy. Nie, jak się zgodzi, to go mogę te... 150. Nie. 200. Nie. Pieniędzy mi nie brakuje, jakby to... To nie wiem. Kiedyś tam podpadnie, to wam podeślę. Dobra, to ładnie o tobie napiszemy. Napiszemy, że Karol Świderski, najlepszy napastnik w MLS. Nie wiem, czy jest sens kłamać, aż już zobaczymy po sezonie. Dwie rzeczy ci chcę pokazać na telefonie. Podlasie Klub. Takie coś jest? Serio? Tak. Ojej, mordownia. Ciekawe, co tam się dzieje. To w Chicago jest? Tak. Ojej, nie chciałbym tam trafić. To już nie istnieje. Żartuję, że nie istnieje już. Całe szczęście. Idealny klimacik Podlaski. W Chicago. Zresztą czujesz klimat, bo na Podlasie... Duch Puszczy musiał tam wjeżdżać pięknie. I mamy cytat z artykułu z ESPN, tylko ja go po polsku przeczytam. Był taki artykuł o Charlotte, o tym jak się klub budował i tak dalej. I tam mniej więcej były kulisy twojego transferu opisane. I tutaj wypowiada się Zoran Krneta, dobrze mówię? Tak. Wasz tak. Dyrektor sportowy. I mówi o tym, jak zadzwonił do Paulo Sousy. Jego wypowiedź. Znam Paulo od dawna, więc zadzwoniłem do niego i powiedziałem: Paulo, Karol Świderski? A on nam powiedział: a co z nim? Powiedziałem, że go chcemy, a on powiedział: daj spokój, to jest zawodnik na Serie A, na Bundesligę, nie ma mowy, żeby poszedł do MLS. Opowiada Krneta o swojej rozmowie z Sousą. I Krneta mówi dalej: cóż, mniej więcej już się porozumieliśmy, chcę tylko porozmawiać o nim trochę więcej. Sousa mówi: niesamowity gracz, niesamowity człowiek, niesamowity piłkarz, nie mogę uwierzyć, że masz tego piłkarza. A nie wiem, czy to jest prawda, ale... Czy bajer? Kurczę, trochę tych bajerów było, więc nigdy nie wiesz. Już. Ale gdzieś tam w tej kadrze myślę, że nie grałem najgorzej, więc gdzieś na pewno ta kadra dużo mi pomogła, ale te ostatnie pół roku w PAOK-u gdzieś nie było na najlepsze. Też znowu tam gdzieś zmiana trenera na początku. Dobra, prawdę mówił czy bajerował? Kurczę, nie wiem, wiesz. Zawodnik... Zapytać, wiesz, ale czy on ci prawdę powie, też nie wiesz. No. Zawodnik na Serie A powiedział. No, gdzieś kiedyś były tam szanse, żeby gdzieś trafić do tego Serie A, ale to też nie było łatwo, bo jednak ten COVID i tak dalej to też wszystko troszeczkę zmieniło, nie? Bo jednak te kluby troszeczkę słabsze w Serie A, no, nie mają też gdzieś tyle pieniędzy, żeby zapłacić za transfer i też kontrakt, no musiałbym mieć wybitny sezon. A jednak gdzieś w lidze zdarzały się dobre mecze, ale jakbym grał, myślę, tak jak w kadrze, w lidze, to na pewno bym trafił do tej serii. Dobra, ale o Paulo Sousę cię zapytaliśmy w sumie tak na poważnie, bo wydaje mi się, że jesteś no, albo jedynym, albo jednym z najlepszych piłkarzy, który naprawdę może mieć takie poczucie, że Paulo Sousa mu dużo, dużo dał, że dużo mu zawdzięczasz. Na pewno dużo mi dało, bo myślę, że w tamtym okresie, jeśli by nie nastąpiła zmiana trenera, to myślę, żebym no, w życiu nie trafił do kadry, więc no, na pewno z tego się cieszę, że gdzieś tam dostałem szansę i tych meczów troszeczkę już zagrałem i gdzieś tam nawet kilka bramek udało się strzelić, więc na pewno z tego się bardzo cieszę. No. No, ale finalnie wyszło troszeczkę średnio, tak jak już zresztą chyba każdy z zawodników z kadry się na ten temat wypowiedział, więc no,
No nie wyszło fajnie, no ale na szczęście finalnie wszystko skończyło się bardzo dobrze, bo przyszedł trener Michniewicz i awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Kto tu jest? Tutaj przychodzę praktycznie codziennie. Codziennie mam coś do wydrukowania, coś do zapłacenia i tak dalej. Tak, co rozmawialiśmy, że zajmują się takim pomaganiem nam i tak dalej. Nie? Nawet jak, nie wiem, trzeba jechać na przykład jakieś meble IKEA, no to oni, wiesz, takie wszystkie rzeczy organizacyjne, że jakiegoś tam busa czy coś takiego, to oni ci wszystko ogarną, nie? Albo świdrowi wydrukują coś. The work for Camille and Karol is hard. For me, it's easy, but for Karol... Pause. So. Wejdź. A wejdź tam, no wejdź. No nie mogę, no wejdź. Ciekawe co robi, What are you doing? You still on YouTube? Yeah, we are live now. Yeah. They want to speak with our fitness coach. Yeah. They want to ask about us. YouTube channel, nice. Yeah, it's the best channel in Poland. Pan, no, it's come. One of the biggest, to be honest. Come on. Vamos. Oh, really, look. They're waiting. Yeah, you're doing it. Pobiegam. On nie umie po angielsku. Nie, dobry trener, fajny. No ale z angielskiego czasu. Quick, but slow. Two inside, one inside. Tu właśnie nasz kapitan. Jest delikatnym policjantem, więc za każde spóźnienie jest płatne. Znaczy zależy co wylosujesz, nie? Nie lubimy na przykład tego. To tobie zastanawia, co to jest? Six yards. No jak się spóźnisz, to wstajesz, wiesz, i kładziesz piłeczkę na piątce. Musisz się skulić i jest strzelane w tyłek. No, nie przyjedna Janek na tą karę. Ale nie wiem, tam na 25 strzałów tam może dostał 7 razy tak mocniej. Najwięcej $300 można dostać. Jeszcze nie kręciłem kołem. Nie spóźniam się. Ale zawraca to. Chyba zawraca. Bym wylosował. Jakie szeciki. Dbają po was. No. Tu masz na regenerację wiśnie. Tu masz też wiśnie, tylko że w tym. Co to jest, nie wiem jeszcze. Czasami są owoce. Wszystko to jest. Ja sobie wezmę. Co? Na regenerację. No ja już nie robię. Lek raków. Dobra. Dobra, no to mamy. To jest ten, to grywka o mistrzostwo Polski. Tak. Ty. O! Iszak! Super. Co ty za zwody ubiesz? Coś tam się grało. O, która? 8 minuta. Ale Karol dopiero zaczyna swoją przygodę, nie grał, więc on jest jeszcze nowicjuszem tutaj. Także może jak ze mną nie dasz rady, to jego możesz. Świderek, na drugą połowę wchodzisz za mnie ponoć. A co, przegrywasz? Nie no, wygrywam, ale musisz ty pociągnąć do końca. Oj, Gutkowski z... To... Znowu pomyliłem. Ale miałeś setę. Dwa razy w akcji pomyliłem. Skrzypczak, ależ spokój w wyprowadzeniu. O, karny, jest karny. Ajajaj. O właśnie. Dobra, ale co ja sobie... Zobaczcie, jakim tutaj jeździ autkiem. Nasz nowy DP. Pierwszy mecz w pierwszym składzie u siebie w domu. Zobaczymy, jak to. Musisz tam popłyć, no? Jak to wygląda. Jeden musi iść do przodu. Nowy z nim tam. I'm Kamil, I'm DP. Musisz powiedzieć, że jesteś Kamil. Jesteś na kontrakcie DP. I przyjechałeś do Stanów na piłkarską emeryturę. Cóż Kamil, tak się dobrze zapowiadałeś. No, kiedyś było. I już emerytura. No, 24 już końcowo. Czujesz się emerytem? Karol, jeszcze czujesz nie, się? Nie, jeszcze chciałem pograć trochę. Ale 2 lata. 2, 3. Nie, no dłużej troszeczkę. No zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie, nie? Jak będę rzeźbił, to skończę. Na budowę gdzieś na 8 godzin. Mówisz,
Można? Czy jest jednokierunkowo? Można. Jak Lubo Statka przychodził do Lecha, to myśleliśmy, że ma więcej imprez w Lechu niż meczy. Bo jeszcze on wtedy nie zagrał, miał kontkę, a już był na chyba trzech imprezach dużo. Potem się spłacił. Dziwny jest ruch. Generalnie masz takie światło teraz, no i wiadomo, tu musisz przepuścić, ale czasami ludzie sobie na czerwony, jak w Polsce masz jeszcze te strzałki czasami, nie, że możesz jechać, to tutaj oni sobie jeżdżą jak chcą. Ostatnio jakaś babka strąbiła, bo jej nie przepuściłem. Wtedy nigdy jeszcze nie wjeżdżałem. Tutaj? Tutaj, no. Trzeci raz się przenoszę, a już ostatni. Czemu tak? No bo dali mnie do jakiegoś apartamentu, byłem tam dwa tygodnie, ale ktoś tam potem wynajął ten apartament, a mój jeszcze ten nie był gotowy. No. Musiałem się przenieść jeszcze do innego na kilka dni. No i teraz już finalnie do siebie. Gdzie jedziemy? Na 23. A czy jest bliżej z waszego stadionu jakiś inny blok, który jest mieszkalny? Bliżej? Mieszkalny? No? Nie. Chyba nie. To nie. Najbliżej. To jest najbliższy. No. Ale tam jest. Mógłbyś mieć tą walizkę? Także tak wygląda moja chata. Kurde, mega widoczek masz, bez kitu. Jakbyście chcieli, to baseball można sobie wyjść. No tylko ja tu mówię, tu jeszcze nic nie mam, to jest pozasłaniane, ale co tu jest, druga sypialnia. Ten jest mieszkalny, ten jest też jeszcze mieszkalny i jeszcze tam dalej chłopaki mieszkają. To mieszkanie zdecydowałeś się tylko dlatego, że jest siłownia, nie? Ja tak, nie wiem jak chłopaki, oni coś... Ja dlatego, że Karol tu jest. Oni coś o grillu cały czas mówią. No nie najgorzej, no. Nie ma, jak masz balkonu w chacie, no a chcesz tak świeżego powietrza, no to możesz sobie tu chociaż wyjść, posiedzieć. Żeby dostać się do MLS-u, trzeba zapłacić. I Charlotte FC zapłaciło 325 milionów dolarów samego wpisowego za uczestnictwo w MLS-ie. Do tego trzeba spełnić oczywiście szereg różnych kryteriów, między innymi udowodnić, że ma się potężną bazę kibicowską czy stadion. Stadion w Charlotte oczywiście ma, a i baza kibicowska jest całkiem spora, bo na pierwszym meczu MLS rozgrywanym na tym stadionie pojawiło się 75 tysięcy kibiców, co jest rekordem wszechczasów całej ligi. What do you think about Carol? He's the best forward we have over here. Kamil, opowiedz nam, dlaczego tak właściwie wybrałeś MLS? Wybrałem to z kilku powodów. Na pewno też sytuacja, w jakiej się znalazłem, nie była łatwa. Sytuacja moja, sytuacja klubowa. Widzę, jak ta liga się rozwija w ostatnich latach i na pewno nie była liga, do której ja na początku chciałem iść, odchodząc za granicę z Lecha Poznań, ale przez to, co też się wydarzyło w derby, miałem tutaj opcję, żeby przyjść. Widziałem, jak wygląda, też, zresztą wy też widzieliście, jak wygląda klub, jak wygląda projekt tego klubu. Cała liga. Myślę, że to jest liga, w której można się rozwinąć, w której można zrobić krok do przodu i dlatego tutaj jestem. Trudno się zgrać w momencie, kiedy w sumie spotykacie się po raz pierwszy w życiu i nie ma w tej drużynie żadnej hierarchii i tak dalej, no po prostu to jest nowa grupa? Na pewno, bo każdy przyszedł od innego jakby trenera, z innego stylu gry, nawet z innych krajów czy inne kultury, to wszystko trzeba scalić w jedność. Dobra, porównajcie bajerkę Paulo Sousy i Cezara Michiewicza, bo obaj mają bajerkę. Niewątpliwie. Niewątpliwie. I ja mam, bo jeden miał taką bajerkę, że chce wyjechał. No, zdecydowany inny typ bajerki. Dokładnie. Mają panowie. Bo ten Mikiewicz ma niezłą ripostę. Paulo Sousa nie wiem, czy potrafił zażartować, bo w sumie nie żartował. Tam była bardziej bajerka... Znaczy zażartował z narodu polskiego, jako więc. Uważam, że to jest bardzo dobry ten, ale no, zachowanie jego, ja to w ogóle nie mam, ja się chcę komentować, no bo każdy wie, jakie było i że było słabe. To był ciężki jakby moment dla zespołu, żeby to wszystko poukładać, żeby się zebrać no, nowy trener i tak dalej. No, mieliśmy takie samo zdanie, że jeśli potrzebujemy trenera na konkretny mecz, to
tak, teraz było to ten Chimich się do tego odnajdzie. Myślę, że organizacyjnie jak porównasz Derby i Charlotte, to ciężko to w ogóle porównać, nie? Nie mogę źle powiedzieć o Derby, no bo jeśli chodzi o Championship, to Derby naprawdę był bardzo dobrze zorganizowany klub. Jeśli chodzi o boiska treningowe, bazę, wiesz, super, ale jeśli chodzi taką całą otoczkę tutaj organizacyjnie, no to no, tutaj Charlotte to jest jednak wyższy poziom, nie? No, widać nawet po stadionie i po też ilu osób jest zaangażowanych w ten projekt. Jakie tutaj widzisz dla siebie perspektywy? Charlotte na razie nie grasz, ale czy ta sytuacja twoim zdaniem się zmieni? Co tutaj słyszysz w klubie? Na razie nie dostaję szans gry, jedynie w pucharze, ale cały czas ciężko pracuję. W żadnym stopniu nie uważam się słabszy czy gorszy od zawodników, którzy dostają szansę. Będę cierpliwie czekał na szansę, zobaczymy co czas przyniesie. Jaki idealny scenariusz widzisz dla siebie tutaj w Stanach? W sensie, co tutaj chciałbyś osiągnąć? Jak chciałbyś, żeby ta przygoda wyglądała? Wiesz, jaki jest scenariusz, to mogę sobie zakładać, ale życie to pisze różne scenariusze i wiadomo, że tak jak powiedziałem, chcę, żeby drużyna awansowała do playoffów, chcę być wiodącą postacią tego zespołu, chcę strzelać bramki, chcę asystować jak każdy zawodnik, ale jak to się potoczy, no mam nadzieję, że właśnie tak, po to tu jestem, takie są moje cele.